fajna oprawa, naprawdę. Jest to chyba największy mecz, jak prowadzimy z tatem klub od 10 lat. No, nie skłamię, jak powiem, że to jest największy mecz, jaki wydarzy się w Brzegu, tak naprawdę. Przepraszam, przepraszam. Proszę pana, chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki wynik meczu będzie. Niewysoki. Ale co to znaczy niewysoki? To nie jest wynik, proszę pana. 3-3 do przerwy. 3-3 do przerwy, tak? A kto zdobędzie Puchar Polski? No to już takie głupie pytanie. No ale myśmy rozmawiali tam z innym panem, takim w czerwonej koszulce, i on mówił, że Gredar Jack. Czy pan ma inne zdanie na ten temat? Oczywiście, zdecydowanie. Ty nie wierzysz, bo pan kierownik nam powiedział, że będzie remis i... Nie wiem, czy będzie gładka wygrana, tak jak wczoraj ze Szwecją. A uważasz, że wczoraj było gładko? Uważam, że jak na nasze warunki to było gładko. A kto zdobędzie Puchar Polski? Kto może zdobyć? No nie wiem, kto, dlatego pytam. Tylko rekord. Rozumiem. Dziękuję. A czołowy zakładzik? Ja mówię, że zdobędziemy Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. No dobrze, ale czemu nam się zakłada? Ja wcale nie twierdzę, że nie zdobędziemy. Ale wyczułem taką nutkę zwątpienia. Nie, to było pytanie, Darku. A, tylko pytanie. Tak. Cofam to 3-3, 3-1 wynik. Dobra. A to poza sobie z Federem? Tak. Była konsultacja. Panie Arturze, dlaczego pan taki smutny? Co pan sądzi o tym dzisiejszym spotkaniu? Nie no, teraz już lepiej z takim uśmiechem, to zdecydowanie. Ważne, że wygraliśmy. Dobrze, no, ale ja się cieszę, bo ja się spóźniłem, byłem tylko na drugiej połowie. My też. Rozumiem. Także przyjechaliśmy razem. Także fajnie, że porozmawialiśmy dużo w szatni i na drugą połowę wyszliśmy, bo na pierwszą graliśmy, ale z tego nic nie wynikało, a w drugiej wygraliśmy 5-1. Mogło być lepiej, ale nie ma co narzekać. Dwie bramki zapasu przed rewanżem. Myślę, że będzie dobrze. Gratulacje, panowie. Odpoczywamy i w niedzielę walczymy już do następnej punktu. Brawo. Brawo, panie. Brawo, panie. Brawo. Co wygramy? Brawo. Mam pomeczowy żart. Dawaj. Wiesz, w jakim wieku urodzi się Napoleon Bonaparte? W wieku 0 lat.